Cześć, cześć, witam wszystkich, oczywiście na pokładzie Arkinoego. Dzisiaj jest ten super ekstra dzień. W sumie był wczoraj, aczkolwiek no, wczoraj była tutaj był problem z internetem i niestety, wybaczcie wszyscy, niestety no, nie mogłem tego opublikować wczoraj. Też próbowałem zrobić live'a i niestety live też całkowicie no, nie szedł. Także tu mamy karteczki, jest sporo nazwisk, naprawdę sporo. Myślę, że wszystkie żeśmy powypisywali. Teraz tak, ja mam tutaj telefonik, mamy miejsce pierwsze, miejsce drugie, miejsce trzecie, miejsce czwarte i miejsce piąte. Mamy 5 miejsc, także zacznijmy może od miejsca numer 5. Jak, Klaudia, sądzisz? Myślę, że... Dobra. Miejsce numer 5 to jest kubek z nadrukiem, także zobaczymy, kto jest tutaj osobą, która otrzyma nasz kubek i myślę, że będzie piła z niego kawę czy tą herbatę. Także losujemy, żeby nie było, że jakiś plagiat znowu. Losujemy, zamykamy oczy. Jest karteczka. Jest jakiś ziomuś lub ziomeczek lub ziomalka. Nie znam. Kubek, miejsce piąte, ląduje do Mikołaja Bernacki. M-I-K-O-Y-A-I-B-R-N-A-C-K-I. Mikołaju, gratuluję Ci, wygrałeś kubek z nadrukiem Arkinoego. Odezwij się do nas. Mikołaju, oczywiście w wiadomości prywatnej. Gratuluję. Kubek ląduje do Mikołaja. Dobra. Miejsce czwarte, czyli Acanthoscuria geniculata ląduje do... Kto będzie posiadaczem geniculaty? Żeby nie było. Kto jest posiadaczem geniculaty? O, chyba znowu nie znam. Już chwila, bo to co tu pisze? Posiadaczką Acanthoscurii geniculaty jest Sandra Radoszewska bodajże. R-A-D-O-S-Z-E-W-S-K-A. Tak, bo to Klaudia pisała. Sandra, gratuluję Ci, wygrałaś Acanthoscurię geniculatę ptasznika białokolanowego. Gratuluję. Sandra, opiekuj się nią. Do tego też jest taki małe terrarium, mały boksik z wystrojem, także Sandra, gratuluję. Acanthoscuria geniculata ląduje do Sandry. Dobra, jedziemy. Miejsce numer trzecie. Brachypelma smithii. Proszę Państwa, kto wygra Brachypelmę smithii? Kto będzie posiadaczem kolejnego ptasznika? Zaraz zobaczymy. Albo w sumie jeszcze raz, żeby nie było, że jest to ustawione, jak żeście to ostatnio powiedzieli. Posiadaczką Acanthoscurii geniculaty, tak? Dobrze mówię? Przepraszam, Brachypelmy smithii, miejsce numer trzecie to jest. Czyli miejsce numer 3 wygrywa Maciek Frącek. Maciek, dobrze mówię? Tak. Maciek. Maćku, gratuluję. Gratuluję, Maćku. Oczywiście odezwij się do nas. Miejsce numer trzecie, Brachypelma smithii. Ląduje do Maćka Frącek, Frycek, coś takiego. Będziecie wiedzieli, o co chodzi. Także Maćku, ja Ci gratuluję. Pamiętaj, Brachypelma to jest łagodny ptasznik. Także jeśli zaczynasz, no to masz super start od Arkinoego. Miejsce numer trzecie dla Maćka. Jedziemy, miejsce numer drugie. Nandu Chromatus. Lorson, co tam robisz? Lori próbuje na stół wejść. Lori, chodź tutaj. No, losujemy Nandu Chromatusa. Miejsce numer 2 ląduje do osoby... To mnie teraz rozwaliło. Gratuluję, tobie się to należy. Barbara, sobie graj. To jest bodajże chyba koleżanka z live'a, także Basiu, gratuluję Ci Nandu Chromatusa. Odezwij się, Nandu Chromatus. Ląduję do Ciebie, dbaj o niego, bo przyjdę tam. Cię znajdę. Basia jest chyba z Sosnowca bodajże. Także spoko. Miejsce numer pierwsze, jakim jest Avicularia versicolor, która wyliniała ostatnio. Avicularia i numer uno, ląduje do... Arkowicze Werble, miejsce numer pierwsze. No nie wierzę. Milena Atman. Milena, gratuluję Ci. Też osoba, która cały czas tobie się naprawdę to należy. Avicularia ląduje w
na twojej hodowli, masz dużo zwierząt z tego, co kojarzy Milena. Milena to nie jest gadziarka czasem? To jest Milena Atman, to jest chyba gadziarka, także jeśli jest, to jesteś ty gadziarka, to się bardzo, ale to bardzo zajebiście cieszę. Także Arkowicze, dziękuję za tutaj special na 500 subskrypcji. 5 miejsc rozlosowanych, jest 5 raz, 2, 3, 4, 5. Także gratuluję wszystkim, gratuluję i widzimy się w konkursie na 1000 subskrypcji. Na 1000 subskrypcji myślę, że będzie to niebawem. Oczywiście konkurs będzie dużo, dużo lepszy, z większoma nagrodami. Także dzięki, dzięki i piszcie wszyscy ci, co wygrali. Piszcie oczywiście tutaj do mnie, do nas, do Arki Noego, abyście mogli wziąć nagrody. Dzięki, trzymaj się, hej!